Siemanko Ulańce, ruszamy z nową serią kebabową mapą Warszawy, gdzie odwiedzimy wszystkie 17 dzielnic i sprawdzimy wybrane przez Was najlepsze kebabownie. Dziś premierowy odcinek prosto z Białołęki, gdzie odwiedziliśmy pierwsze dwa lokale, syryjski Ugarit Grill Kebab i azerski Karabach Kebab. Które dania okazały się smaczniejsze, ile zapłaciliśmy i jak wyglądały te dania? To wszystko zobaczycie w tym odcinku. Zaczynamy! Zaczynamy nowy projekt gastronomiczny, czyli kebabową mapę Warszawy. Wszystkie 18 dzielnic pod względem tego fast foodowego dania, czyli kebabów. W każdej z 18 dzielnic odwiedzimy kilka lokali. Opieramy się tylko i wyłącznie na najlepszych miejscach, najwyższych ocenach. Będzie tabela, będzie klasyfikacja. Oceniamy tak, jak jest w Google'ach. System Google'owy, czyli od 0 do 5.0. No i będą też również części dziesiętne. Już niedługo będziecie mogli szpileczką zaznaczyć na kebabowej mapie Warszawy wszystkie te miejsca, na których będziemy. No i zaczynamy, moi drodzy. Pierwszy jest to Ugarit Kebab, pizza myśliborska. Zobaczcie, kebab jest tutaj. Fajnie, że jest ogródek, za chwilę sobie tam usiądziemy. A naprzeciwko posterunek policji. Kto jest najlepszym klientem kebabów? Ratownicy medyczni, strażacy, no i oczywiście policjanci. Każdy pies kebaba zje. Zje! Wzięliśmy już dwa kepsy. Średnia wielkość 22 zł. Wzięliśmy mieszany, czyli mieszane mięso, mieszany sos. 22 zł drugi. Z dodatkami za 4 zł w postaci sera i papryczek jalapeno. I znalazłem bardzo fajny komentarz od pana, który ma na nazwisko Deguściński, czyli degustator. Jeden z lepszych kebabów, jakie jadłem. Kebab w picie opiekany na płycie. Lokal nie przekonuje do siebie, aczkolwiek smak już tak. W godzinach szczytu trochę długi czas oczekiwania, ale godzien tego. Zobaczymy, czy będzie godzien. Siadamy i zajadamy. Hello, fly chick coming through. Nice to meet you, glad you came too. Like you stand when you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Glad you came, it's best you come and stay. I need your loving like water in the bay. Let's walk down the aisle, make a baby. Ain't been in love like this somewhat lately. Step into the room like a crown on top. Confident gripping, you will never stop. Everywhere I go, got a bow when I'm the queen. Real royalty when I step into the scene. A boss from birth, ain't no need to pretend. Haters gon' talk but still hating in the end. No need for approval to find my own reign. Już jest klasyczny, mieszany. Rzeczywiście pita przypieczona na płycie. Nie musicie tego googlować. Ugarit to starożytne miasto w Syrii, gdzie powstał, uwaga, jeden z pierwszych na świecie alfabetów. Zajadamy. Pierwsze wrażenie, sporo warzyw, jest też sporo mięsa. Mięso widać, że świeżo ścięte. Mało sosu, pewnie się schował trochę głębiej. Jest ogórek kiszony. I uwaga, pojawił się sos łagodny, z nutką czosnkową na bazie jogurtu. Im głębiej, tym więcej warzyw i coraz więcej sosu. Dla mnie ta proporcja mięsa do warzyw jest ok. Syty. Od razu mogę powiedzieć po kilku gryzach, że na pewno syty. I już wyczuwalny jest ten sos pikantny. Nie jest przesadnie pikantny, także w sam raz. Nie wiem, czy Wam to odpowiada, ale ja bardzo lubię ogórki kiszone i dla mnie ten ogórek tutaj bardzo fajnie się uzupełnia. Samo mięso, świeże, fajnie przygrillowane i nie jest przesadnie słone. Bardzo często się zdarza, że mięso jest za bardzo słone. Czy zjem go do końca? No nie. Ale jest naprawdę poprawny. Ale ja po tych pierwszych wrażeniach i pierwszych gryzach jestem zadowolony. Powiem jeszcze tylko ostatnie zdanie. Jakie to jest mięso? Na pewno nie kraftowe, ale na pewno też nie jest to jakaś ordynarna mielonka. Jest świeże, na dobrym poziomie, poprawne. Niepozorny lokal, ale zobaczcie, co chwilę przychodzą ludzie. My na świeżo zjedliśmy, jesteśmy zadowoleni. Zdradzę tylko, że miałem zjeść pół tego kebsa, a zjadłem go w całości. Szpilbuś również zjadł swojego. Miłe początki naszej kebabowej epopei. Bardzo miła obsługa, przystępna cena, 22 zł za naprawdę solidną porcję. Lokal, jeśli chodzi o wystrój, nie przeskoczy pewnego poziomu, bo jest typowa kebabownia, ale cena, jakość i smak są na plus. Ja na zachętę dam 4,5. Oczywiście za chwilę będziemy się odnosić w kolejnych miejscówkach. To miejsce
możemy z pewnością polecić na Białołęce, bo naprawdę zjedliśmy dobrze, zjedliśmy dużo i w przystępnej cenie. Przejechaliśmy kilkaset metrów na ulicę Nowodworską. Stanęliśmy obok urokliwego kościółka. Szpilbuś aż takich drgawek dostał, jak żeśmy wysiadali tu. Wody święconej nie będzie. Idziemy dalej. Niestety nie było miejsc, żeby zaparkować bliżej. Bach, bach, Karabach, Karabach kebab, czyli jakieś wątki azerskie. 4,4 ocena na Google. I wybrałem opinię od pani Monika. I napisała tak: pyszne jedzenie, fajny klimat, bardzo miła obsługa, sos ostry i mieszany najlepszy i świeży, mięso pyszne i nie ma po nim rewolucji żołądkowych. Najlepszy kebab, jaki jadłam. Kebab bardzo smaczny, przystępne ceny, duże porcje, a na deser baklawa. Pani Moniko, jedziemy tam. Czy możemy już iść? Mimo że zjedliśmy średnią porcję, to ona była mega syta. Szpilbuś mówi, że już jest najedzony. Już dwa papierosy wypalił, bo powiedział: słuchaj, każdy Polak po jedzeniu nie zapomni o paleniu. Więc wypalił dwa. Tam były syryjskie smaki. Czy tutaj odkryjemy nieco tych azerskich? Za chwilę się przekonamy. Masz ochotę na kebabika? Ja już jednego zjadłem, ale jeszcze opierdzielę drugiego. I powiem wam jedno. Tu fajnie pachnie. Jakąś takim grillowanym mięsem. Co zamówiliśmy? Zdecydowaliśmy się na średnią tortillę. 25 zł. Mieszane mięso, mieszany sos. Do tego Pepsi, no bo trzeba jakoś to popchnąć, żeby jeszcze się miejsce zrobiło. Szpilbuś lubi ten mangowy, ten akurat jest jabłkowo-mangowy turecki sok, jak jest napisane na paragonie. Bardzo miła obsługa. Lokal pod względem ławeczek, wystroju i w ogóle, powiedziałbym, poziomu tego lokalu, szczebelek wyżej od poprzednika. Już się nie mogę doczekać tego momentu. Nerwuję się, bo jestem cały czas, jestem taki pobudzony. Ja nie wiem, czy to mięso z kebaba tak mnie pobudza? Rozepcham ten brzuch tak, że potem będę musiał fałdy skóry usuwać u doktora Szczyta. Też fajnie przypieczona, ładnie pachnie i jest sowitych rozmiarów. Pierwsze, co się od razu rzuca na kubki smakowe. Lepiej przyprawione, doprawione mięso. Sos ostry na bazie sambala. Nie wiem, czy ktoś lubi, czy ktoś nie lubi. Ja akurat lubię. Gdzieś ten czerwony kolor, to od razu widać, że to jest na bazie sambala. Czyli takiej pasty z papryczek chili. Jest moc tego ostrego. Jakoś bardziej lubię kebsa jeść w tortilli, bo mi się bardziej, mniej rozwala po prostu. Jest czerwona kapusta, której tam nie było. I jest dużo ostrzejszy. No tak ze 2-3 poziomy nawet bym powiedział. Mięso na pewno świeże, świeżo ścięte, podobnie jak u poprzednika. Nie ma mowy o tym, że to jest jakieś tam odgrzewane i tak dalej. Tutaj te surówki są bardziej klasyczne. Kapuściano-marchewkowe. Jest oczywiście jakiś element zieloności w postaci liści pietruszki. Póki co nie dostaliśmy ani pomidora, ani ogórka, ale całość fajnie uzupełnia ten ostry sos. Ma więcej charakteru przez to, że mięso jest bardziej przyprawione. Tylko nie jest to taka ostrość sama w sobie, żeby ci wypalała, tylko ostrość ze smakiem, to jest ważne. To jest jak z dziewczynami. Jest dziewczyna, sympatyczna, ładna, raz na miesiąc się umaluje. A ta dziewczyna maluje się codziennie, dodaje mocną szminkę, szpilkę, dziewiątkę. Oczywiście ta grzeszna dziewczyna też raz na jakiś czas założy tą miniówkę, ale ta dziewczyna cały czas wychodzi tak do szkoły, po pracy, do pracy i na spotkanie ze znajomymi. Ma charakter. Dobiliśmy się do pomidora, także fajny, charakterny. Jakbym miał tak porównać, to po imprezie oczekuję, że zje coś sytego i ostrzejszego, a tamten dla dziewczyny, która nie chce mieć później żadnych rewolucji. Szpilbuś, spróbuj, bo tobie też będzie smakował. Ja jestem zadowolony, ale to jest idealny moment na to, żeby uzupełnić płyn, bo ta ostrość jest naprawdę wyczuwalna. Jest na takim poziomie, powiedziałbym, 6,5–7/10. Dobra, nagrywaj mnie, bo stanąłem, zaraz się przewrócę, bo się tak najadłem. Porównując tą azerbejdżańską do syryjskiej, tutaj zdecydowanie lepsze mięso, lepiej przyprawione. Tam z kolei, w naszej ocenie, lepsze surówki. Oba te kebaby są na bardzo zbliżonym poziomie. Oczywiście różnią się detalami. Gdybym miał ułożyć tą gradację na podstawie surówki, to wygrałby
ugarit, ale ja jestem mięsożercą. Taki męski charakter jest bardziej dla chłopca. Tamten bardziej dla dziewczynki, chociaż oba są na bardzo dobrym poziomie. Ocena 4,6. 1/10 daje więcej właśnie za ten charakter, mięso i wyraźniejszy sos dla Karabachu. Początek niesamowitej, pięknej przygody na Białołęce. Liczyliśmy, że może w jednym odcinku uda nam się zrealizować 3 kebaby. Ale ja nie umiem testować kebaba i zjeść kawałek. Ja, żeby poczuć ten smak, muszę zjeść całego tego kebaba. Jest albo... rzetelna recenzja. Jest to rzetelna recenzja. Ja będę wiedział, jak się będę czuł po tym kebabie. To jest prawdomówność wtedy. To jest, podejmujemy decyzję męską, że w jednym odcinku będą dwie miejscówki, bo po prostu więcej nie jesteśmy w stanie fizycznie skonsumować, żeby się nie zwróciło. Pierwsze śliwki, robaczywki, jak to mówią, ale poziom naprawdę godny. I powoli, powoli już myślcie o Ursynowie, bo również na Ursynowie pojawimy się niedługo. Pierwsza tabela za chwilę na waszym ekranie się pojawi. Jeszcze taka, powiedziałbym, juniorska, bo dopiero dwie miejscówki się na niej znajdą, ale powoli, powoli, sukcesywnie kolejne punkty gastronomiczne, popularne kebabownie będą na niej się pojawiać. I przypomnę, że będziemy chcieli ufundować nagrodę, takie mistrzostwa dzielnicy, a następnie mistrzostwa Warszawy dla tych wszystkich, którzy wygrają w poszczególnych dzielnicach, a potem pojedynek wielkich, tych 18 zwycięzców i ułożymy sobie wtedy podium, a może nawet... Pójdziemy na wódkę. Pójdziemy na wódkę z tymi, którzy wygrali i wręczymy im. Mamy w planie, że będzie to statuetka. Penis, taki wielki. Nie, będzie to po prostu wielki, długi kebab. Tak. Zatem, jeżeli wam się ta formuła podoba, zostawcie lajka, kliknijcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i napiszcie nam, czy byliście w tych lokalach, w których my byliśmy i jakie kolejne miejsca powinniśmy odwiedzić. Zapiszcie to.